Witam Was pięknie dzisiaj. Dzisiaj są my w miejscu, no, w którym my jeszcze nigdy nie byli na rowerze. Jak sami widzicie, są my na terenie Republiki Słowackiej, w miejscowości Bobrów, na Orawie. 15 sierpnia 2014 roku, święto w niebo wzięcia Najświętszej Marii Panny. Słuchajcie, nie wiem, czy to tu jest obchodzone. Dzisiaj tutaj chyba jest normalny dzień, bo ludzie robią normalnie, wszystko jest tak jak zwykły dzień. Sklepy pootwierane, u nas wszystko zamknięte prawie. Zakaz handlu, tylko właściciele stoją. No a tutaj normalny dzień jest. Słuchajcie, to co mnie rozśmieszyło, jakże jechał przez Orawską Półgórę. O, cykliści też tam się gdzieś pojawili. Przez Orawską Półgórę to, że kołchoźniki grały. Kołchoźniki, czyli takie głośniki na słupach. A, będzie okazja jeszcze zobaczyć. Słuchajcie, do Jabłonki mamy 15 km. Do polskiej Jabłonki oczywiście. No więc jadymy. Miejmy nadzieję, że nie będzie takich numerów jak pod Częstochową. Troszeczkę za Bobrowem my są. To jest Babia Góra. Droga do Jabłonki. Zgadnijcie, co to za góry. To jezioro mamy objechać. A jesteśmy przy... O, dokładnie tam, gdzie ta mucha chodzi. Widzicie, mucha zorientowana w terenie. W końcu chyba miejscowo. Piękne, pięknie tu jest, rewelacja. Jak widziałem na Google Earth, to po prostu byłem zachwycony i sobie myślę, no muszę tutaj się wybrać. Czyżby granica kiedyś miała inny przebieg? No to już polska część Orawy. Równie piękna jak i słowacka.
A w dolinie widzimy zbiornik orawski leżący na Słowacji, który mamy zamiar objechać. To już są okolice miejscowości Jabłonka w polskiej części Orawy. Tu jest pięknie. Tu jest pięknie. Zbiornik orawski na Słowacji. Widziany z Polski. I Babia Góra. Słuchajcie, jesteśmy w Jabłonce. Tak, w Jabłonce to jest rzeka Czarna Orawa. Ona płynie na południe w stronę Tatr. A to dlatego, że ta rzeka jest jedną z nielicznych rzek w Polsce, która należy do zlewiska Morza Czarnego. To jest dorzecze rzeki Kisucy na Słowacji. Zresztą na Orawie jest zbudowany zbiornik orawski, który przed chwilą widzieliście. To jest dorzecze rzeki Kisucy. A Kisuca wpada do Wagu. Wag, główna rzeka Słowacji. Natomiast sam Wag wpada do Dunaju. A Dunaj, jak wszyscy wiemy, do Morza Czarnego. No, my będziemy skręcać na Chyżne. Ta góra to oczywiście Pilsko. Ta góra to oczywiście Babia, zwana też Diablakiem. A to już widoczna polska część Orawy, gdzie teraz jesteśmy. Okolice miejscowości Jabłonka. Słuchajcie, nie wiem, czy się mi dobrze wydaje, ale tą część Tatr chyba widać z nad zbiornika Goczałkowickiego. Z Wisły Wielkiej. To są Tatry Zachodnie. Boże, o czym ja mówię tutaj w ogóle. I droga, którą pojadę. Pytanie numer jeden. Co to za góra? Śpiący rycerz. A rozwiązanie naszego konkursu, że ta góra to Giewont.
My tam jechali z tej Kępy. No, no nie, nie z Babi Góry, ale z tej. To jest Babio Góra. A tam Pilsko. Babia Góra. I grupa turystów z Azji. Są tutaj też Włosi. Chyżne. No słuchajcie, Rostomili to już jest chyżne, granica państwa. Opuszczamy już naszą ojczyznę. Polską część Orawy już mamy zaliczoną. Czas teraz na część słowacką. A to jest rzeka Jeleśnia. Nie mylić z miejscowością Jeleśnia. Po lewej Słowacja, po prawej Polska. No, to już są po stronie słowackiej znowu. Okolice miejscowości Trszciana, Trstena. Ponoć, że kiedyś była tutaj linia kolejowa przed wojną. Była linia kolejowa z Trzciany do Nowego Targu. No i jeszcze kawałek Giewontu widać. Bo tam są Tatry znowu za chmurami, coś się tam mroczy, o coś tam jest. O kurczę! Haha, Houston, mamy problem. Ekspresówka się zaczyna, a to oznacza, że nie wolno nam tam jechać. No to jazda niesamowita. Jest tu pięknie, jest po prostu rewelacyjnie. No aha, ekspresówka będzie szła prosto, a my jedziemy na Trstenę drogą 59, tak jest. Kolorystyka drogowskazów okropna jak u nas. O, o, o. A tam już widać Patrę. Nie wolno jechać, bo zaczyna się ekspresówka, my skręcamy w prawo z konieczności.
pojechały prawa, to był dobry pomysł. Mimo, że mam dopiero 25 km, ale jestem zachwycony po prostu. No i mam nadzieję, że Helga nie szczeli, okna też nie, Helga też nie, że to jest w porządku. Bo jak na razie widoki są przepiękne. Choć teraz nieco zasłonięte są gwiazdy. Ale mamy już trzcianę. Babia Góra. I Jezioro Orawskie. Pilsko. I tam widoczne jest Opady. Na Mestowo. Na Mieszczów po polsku. No pięknie tu jest. Mam dopiero niespełna 30 km zrobione, ale nie chodzi tutaj o kilometry, bowiem te widoki są po prostu fantastyczne. Głównie właśnie dlatego tutaj przyjechałem. Znowu Babia Góra. Tutaj się trochę obracamy i znowu jest Orawa. Znaczy my są na Orawie, tam jest Polsko część. I znowu tam gdzieś jeszcze Tatry się wyłaniają zachmurzone. No ale są. Tam jest trzciana. No i jak widać nie jest to tu są. Słuchajcie, są my już nad samym brzegiem Jeziora Orawskiego. Mamy pecha, bo miałem przejechać przez tą tamę. Niestety tama jest w remoncie i nikogo nie wpuszczają. Ale tam się da objechać tą drogą. Tutaj zaczyna się rzeka Orawa. Tam, z tamtej strony gdzieś płynie od Namestowa Biało Orewo, od Polski płynie Orawa Czorno. A one się łączą w tym jeziorze. Sztuczne jezioro oczywiście, budowane w czasie II wojny światowej. No ale... A, mamy czas. A to już miejscowość Stefanów nad Orawą. Masz telewizyjny nad Stefanowem. A w tych krzokach płynie rzeka Orawa. To już jest tama zbiornika orawskiego z drugiej strony. No musieliśmy nadjechać ze 3 km, żeby to tutaj przejechać. Jak się okazało, można przejść. No ale cóż. To już zbiornik orawski z drugiej strony. Tam daleko, ojojoj, tam jest Polska Orawa i tam będzie. Właśnie tam jest Polska. Lipnica Wielka, tamten teren. O, tutaj pisze, że zbiornik orawski ma w obwodzie 35 km. Został wybudowany w roku 1900, ukończony w roku 1953 jako na zachodniej części Kotliny Orawskiej między Babią Górą
Orawską Magurą i z Kruszyńskimi Wierchami. No, przy maksymalnym poziomie wody, poziom wody jest na wysokości 603,5 metra nad poziomem morza, a głębokość to oczywiście 24 metry, czyli jest głębsza od zbiornika Goczałkowickiego. Słuchajcie, roztomili sobie w miejscowości Slonicka Osada nad Jeziorem Orawskim. No ja jeżdżę w zimie na nartach, on jeździ w lecie na wodzie na nartach, ale mniejsza z tym. Słuchajcie, na pierwszym planie mamy teraz Slanicki Ostrów, czyli wyspę Slanicką. To jest po prostu pozostałość po dawnej miejscowości Slanica i tam został jeszcze kościół. W Uściu nad Przychradą my byli. I w Twardoszynie też żeśmy byli. W Trzcianie też. A to już widok na Namestów. Namestów po słowacku Namestowo. Słuchajcie, w tym miejscu dopływa do jeziora Biało-Orawa. My już są prawie, że w Namestowie. No i to żeśmy już prawie objechali. Namestowo. Jak żeby inaczej, do Bielska-Białej 67 km. Dałoby się zajechać. Tyle, że problemem jest pełen glinne w Korbielowie, ale tak to nie jest źle. Żywiecczyzna jest niemalże płaska. Słuchajcie, roztomili sobie w miejscowości Zubrochlava na Słowacji. I znowu się nam okazują Tatry. Słuchajcie, roztomili, widział ktoś śnieg w sierpniu? 15 sierpnia 2014. Śnieg. To naprawdę niesamowite, żeby śnieg, kurde, w sierpniu widzieć. A to już w zasadzie końcówka wyprawy. Miejscowość Bobrów na Orawie. Kościół.
niestety. I Babia Góra ponownie. Słuchajcie, roztomili. Trochę ciężko się mi tutaj rozstać z tym terenem. Sami widzicie czemu. No bo jest tu po prostu fantastycznie. Jezioro Orawskie już objechane. A ja se jeszcze tutaj tak, mam tak z godzinę czasu, to se jeszcze tutaj tak jeżdżym się tak po okolicy. O, Giewun widzę. Bo to są Tatry tutaj widoczne. Bardzo ładnie widok na Tatry. Co prawda wcześniej był ładniejszy, bo tutaj się troszeczkę rozpadało, przez co sami widzicie. Trochę mi zeszło. No ale tu jest dobrze. Ten deszcz to jest zapowiedź pogorszenia się pogody. No widzicie? Wjazd na miejsce uczęszczane zresztą jest dopiero możliwy po zakupieniu pozwolenia. Fajnie. No, mamy tutaj jakiś obiekt niedaleko granicy z Polską. No to mi wygląda, no, trudno powiedzieć, czy to jest bunkier, a raczej wejście do jakiegoś korytarza. I słuchajcie, popatrzcie, się choiny rosną na tym. Jak to możliwe, żeby choiny na betonie rosły, to ja nie wiem, ale... A jademy sobie tu jeszcze kawałeczek tak obejrzeć, co to tam jest. No i trzeba by się brać pomału. Słuchajcie, roztomili, Orawa wzięto, Orawa zdobyto, 65 km. Nie jest to jakiś imponujący wynik, ale widoki są po prostu przepiękne dookoła zbiornika Orawskiego, od równin, jak widzieliście, po Tatry. No musimy się trochę zbierać, robi się ćma. My są w tej chwili na terenie Polski, zresztą to jest potwierdzenie tego, że jest granica z Polską, ale auto jest w Bobrowie na Słowacji. Wrócimy się jakieś 3 km. No bo niestety idzie burza. A Słowaki mają taki zwyczaj, że oni zapominają po prostu czasami zaświecić uliczne światło. Mimo tego, że są lampy. Kiedyś my jechali z basenów termalnych, to po zmroku to tak było. Dlatego no... Tam jeszcze trochę Babiej Góry. Słowację autem przejadę za widoka, żeby po prostu nie mieć jakiś tam wpadek z brakiem oświetlenia ulicznego. Tam na dole jest granica, auto już wyjeżdża na Słowacji. Jeszcze jesteśmy w Polsce, ale teraz z rekordową prędkością 50 km na godzinę wjeżdżamy na Słowację. Polska, 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 Słowacja. Słowacja, Słowacja. I jacyś cykliści na Słowacji. Okazuje się, że to są Polacy. Cholera, chyba nie zdążę do samochodu przed deszczem. A miało być tak wspaniale, tak pięknie, a ja tutaj widzę mega ulewę przede mną. Nie widać gór, nie widać Namestowa.
ale w Polsce jest jasno. A na Słowacji leje, ale zapowiadali na jutro, jutro jest sobota, 16 sierpnia 2014, zapowiadali na jutro, że pogoda się spierniczy i no i wygląda na to, że mieli rację. Spokojnie, se jademy do Bobrowa. Lipko się trzeba śpichnąć trochę. No ale droga jest fantastyczna. Ale po co ja tu jechał? Jeszcze raz. Ale pokrzepiły mnie te widoki. Tamte, no już słabo widać. Ale to co widzę przed sobą nie napawa mnie optymizmem. W sensie oczywiście tych chmur, bo ta górka to jest nic, ale no kończyć wyprawę 65 km, czego jakieś myślałem, że mi spadła osłona z sakwy, z czego jakieś 50 na terytorium Słowacji. Słuchajcie, dopadła nas ulewa, ale już my się spakowali, już jademy do chałupy. Leje, ale już czas kończyć. Do następnego razu.